Z tego, co pamiętam, to na samym początku to mi mówiono, że właściwie pani mecenas w tym zawodzie to w ogóle nie jest praca dla kobiet. Jestem adwokatem no, mocno już starszej daty i przeszłam bardzo wiele w swoim życiu zawodowym rozmaitych zawiłości i zakrętów, natomiast kontakt z aplikantami dla mnie był zawsze bardzo ważny. Po pierwsze, jest to kontakt, w którym obie strony coś mogą z siebie dać. Ja jestem, tak jak mówię, starsze pokolenie. Nowy świat, nowe prawo, nowe technologie, rewolucja, która przyszła. Ja bym się w tej rewolucji nie odnalazła, gdyby nie młodzież, z którą współpracowałam. A ja miałam świetne doświadczenia z aplikantami adwokackimi. Naprawdę trafiali się fantastyczni ludzie. Trafiali się ludzie, zresztą wielokrotnie zupełnie przypadkiem na siebie gdzieś tam się spotkaliśmy. Przy czym chyba jest ważne to, że po studiach człowiek jest po pierwsze bardzo młody, po drugie kompletnie nie wie, w większości wypadków nie ma wytyczonej jasnej ścieżki, co chce robić za 5, 10, 15, 20 lat. I taki kontakt potrafi taką ścieżkę pokazać. Nie mówię, że wytyczyć, bo decyzja, co robić dalej, zawsze należy do tego młodego człowieka. Natomiast im więcej doświadczeń w życiu się zbierze, w tym doświadczeń zawodowych, tym większe ma się możliwości wyboru. W tej chwili świat jest zresztą trudny, bo tych możliwości wyboru jest bardzo dużo. Tylko jest różnica pomiędzy wyborem takim teoretycznym, a wyborem, kiedy się już coś wie. Czyli wie się, jak wygląda praca. Na przykład praca w kancelarii. Pamiętam z okresu swojej aplikacji, zresztą byłam aplikantką mecenasa Ryszarda Kochaniaka, świętej pamięci. I to rzucenie na głęboką wodę, bo on mnie od razu wrzucił na bardzo głęboką wodę, dał x spraw, kazał rozmawiać z klientami. Było ogromnie dla mnie ważne, to nie była łatwa aplikacja, ale to, czego się wtedy nauczyłam, gdzieś procentuje do tej pory, czyli obserwacja mecenasa w trakcie trudnej sytuacji na sali sądowej. Bo jak wszystko idzie dobrze, to nie ma problemu. Natomiast problem jest wtedy, kiedy jest coś nie tak, coś nieprzewidzianego, jak zareagować, jak się zachować. No i rozmowy z klientami. To, co mamy w pozwie, to jest wynik czasami kilkugodzinnych rozmów, gdzie klienci przychodzą czasami po to, żeby się wygadać. Trochę traktując nas jako psychologów, psychiatrów czasami. Trzeba pamiętać o tym, że nasza rola to nie jest psycholog, psychiatra. Klient jednak przychodzi po to, żeby mu konkretnie pomóc, ale wysłuchać trzeba. Moim zdaniem aplikacja jest tym momentem, kiedy po pierwsze wybieramy swoją drogę dalej, po drugie nawiązujemy bardzo dużo relacji, które naprawdę się kiedyś w życiu przydają. I to są, moim zdaniem, to jest jakaś taka baza, z której dopiero można tworzyć swoje dalsze funkcjonowanie. Samorząd zawodowy adwokacki zaczyna się od patronatu, od stworzenia więzi pomiędzy aplikantem a patronem. Wtedy tak naprawdę czuje się różnicę pomiędzy studiami a realnym wykonywaniem zawodu, przygotowaniem do tego zawodu, tego, co nas czeka w przyszłości. Dlatego też uważam, że patronat jest niezwykle istotny i mimo zmieniających się czasów należy pielęgnować tę relację i budować te relacje, które jeszcze możemy razem zbudować przy tych dziwnych czasach.
Patronat to jest chyba jedyny słuszny kierunek odbywania aplikacji tak naprawdę, bo tego, czego się nie nauczymy na zajęciach, a wiadomo, że na zajęciach różnych rzeczy się możemy nauczyć, to się nauczymy na pewno od patrona, od osoby, która ma o wiele większe od nas doświadczenie, nie tylko praktyczne, ale także emocjonalne, bo w tym zawodzie wiele rzeczy się liczy, najbardziej doświadczenie po prostu. Do zawodu adwokata, oczywiście przez drogę aplikacji, wchodziłem w przełomowych czasach dla adwokatury, kiedy dostęp bardzo się poszerzył, kiedy dosłownie z roku na rok, z kilkudziesięciu osób na roku aplikanckim, liczba aplikantów wzrosła do, tak jak w moim wypadku, 900. Więc możliwość takiej relacji adwokat-aplikant, mistrz-uczeń była niekoniecznie dostępna dla wszystkich. Wielu z moich kolegów, koleżanek takiej relacji ze swoimi patronami nie miała. Przez długi czas nawet w ogóle nie mieli patronów. Ja miałem to szczęście, że trafiłem pod opiekę pani mecenas Magdaleny Fertak, z którą od razu nawiązaliśmy relacje przyjacielskie, co było dla mnie bardzo cenne we współpracy na niwie zawodowej. No i właśnie ta relacja mistrz-uczeń, wydaje mi się, tak to postrzegam, że realizowana była tak jak w czasach pani mecenas i jej poprzedników, tak jak to zawsze w zawodzie adwokata było w przeszłości. Miałem możliwość obserwować pracę pani mecenas w sądzie, w kancelarii, gdzie dużo czasu przebywałem, pomagać pani mecenas w bieżącej pracy kancelarii, zastępować ją przed sądami, więc myślę, że ta wiedza płynęła od pani mecenas, to doświadczenie, ale też i sposób bycia adwokata, a jednocześnie też takie bardzo otwarte, serdeczne podejście do aplikantów. Tego uczyłem się w tym czasie i myślę, że to jest ta duża wartość dodana, którą wniosę do relacji ze swoimi patronami, ze swoimi aplikantami. Tak, relacja z moją panią patron jest na pewno wyjątkowa. Jest wręcz przyjacielska, ale też bardzo merytoryczna i profesjonalna. Bardzo to doceniam. Uważam, że bez tej relacji nie mogłabym w pełni nauczyć się wykonywania tego zawodu. Przede wszystkim z tego względu, że pozbawiona bym była takich możliwości nauczenia się czy dotknięcia takich aspektów jak praca z klientem, to znaczy osobą fizyczną, która często jest w trudnej sytuacji życiowej. Są to na pewno wyjątkowe momenty, kiedy mogę zobaczyć, jak wygląda praca adwokata, jak wycenić taką pracę, jak rozmawiać z takimi osobami, gdzie stawiać granice empatii chociażby. Jest to bardzo trudne, zwłaszcza dla mnie, kiedy widzę osobę w potrzebie. Myślę, że są to kwestie niemożliwe do nauczenia czy na wykładach i warsztatach na aplikacji, czy wcześniej na studiach, a niekiedy również niemożliwe do nauczenia w pracy, ponieważ duża część z nas pracuje w większych firmach, korporacjach, nie ma styczności z osobami fizycznymi, a jednak jest to jakiś kor pracy adwokata, jakby nie patrzeć. Troszkę jak taka relacja z dawnych czasów właśnie uczeń-mistrz, kiedy ten uczeń podpatrywał mistrza i dzięki temu zdobywał swoją wiedzę, bo to, co mamy w kodeksach, to, co mamy na zajęciach dla aplikantów, to jest jedna sprawa, ale przy wykonywaniu tego zawodu to nie są same przepisy, same paragrafy, ale też przede wszystkim kontakt z ludźmi. I mówiąc kontakt z ludźmi, mam na myśli kontakt z sądem, bo sąd też jest człowiekiem. I spojrzenie doświadczonej osoby, która już ten zawód prowadzi kilkanaście, kilkadziesiąt lat i spotkała się z ludźmi, a są ludzie różni, charaktery A, B, C, D. Z każdym trzeba jakoś funkcjonować tak, żeby na koniec ta dla klienta, żeby po prostu sprawa dla klienta jak najlepiej poszła.